Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj jest piękny, przepiękny dzień jesienny i zapraszam Was dzisiaj na połączony haul lumpeksowy oraz taką wyprzedaż mojej szafy i to będzie taka ekstra super wyprzedaż, okazja, także łapcie okazję, bo może się już nie powtórzyć. Będę wyprzedawać płaszcze, kurtki, będzie kilka nowych rzeczy, ale będą też futra z mojej kolekcji i to w różnych rozmiarach i będę je odsprzedawać naprawdę bardzo tanio, jak na ceny rynkowe, ponieważ jak wiecie, ja jestem przeciwniczką kupowania nowych futer i w ogóle zabijania zwierząt na futra, także i hodowli też. Także jednak uważam, że jeżeli już istnieją w drugim obiegu te futra, to trzeba z nich korzystać, żeby po prostu nie poszło to wszystko na marne, co już się wydarzyło i uważam, że właśnie trzeba korzystać tylko i wyłącznie z drugiego obiegu, dlatego będę udostępniać te rzeczy niedrogo, naprawdę w stosunku do tego, co nawet w lumpeksach widzimy obecnie, jak chodzi o naturalne futra, czy też sztuczne nawet, to myślę, że będziecie zaskoczeni. Będzie kilka naprawdę super perełek vintage, także zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście wszystkie linki, wszystkie maile i tak dalej, kontakty będą w opisie filmiku i jeżeli spodoba się Wam ten filmik, to koniecznie zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, kanał i polubcie filmik, będzie to dla mnie super nagroda za cały wysiłek włożony w film. Pokażę Wam na początek trochę rzeczy nowych, to będą głównie buty i torebki, akcesoria ogólnie, plus pasek jakieś tam takie pierdołki tak zwane. Jestem dzisiaj też ubrana w bardzo szczególny strój, trochę dla jaj się tak ubrałam, bo stwierdziłam, że czemu być zawsze tak na 100% poważnie. Można sobie przecież troszeczkę strojem również poprawić humor, więc widzicie jedne z butów, które już Wam pokażę. Bardzo, bardzo wysokie jak widać buty. Tak właśnie mnie rozbawiły te buty, słuchajcie, i postanowiłam pójść na całość. No i właśnie, zacznę od tych, słuchajcie, od butów w ogóle i od tych butów konkretnie, które mam na sobie. A są to buty jakieś nieznanej firmy, natomiast są z materiału całe, z tkaniny. Zaraz Wam pokażę tam zbliżenia. Nie będę już ich teraz zdejmować, ale pokażę Wam zbliżenia i stylówkę z tymi butami. Nawet może kilka stylówek. Naprawdę spodobały mi się te buty. Powiem Wam, że ja nie jestem fanką takich wysokich kociaków, tym bardziej, że są minimalnie luźne na mnie w kolanach. Być może będę musiała sobie je nieco zwęzić właśnie w okolicy kolan. Możecie to zobaczyć pewnie w stylówce. Zresztą, o, teraz też widać, bo ja nie jestem ubrana w to samo. Tak czy inaczej, buty są bardzo fajne. Nawet na obcasie jest ta kratka i podoba mi się ta kratka. Lubiłam zawsze te takie kombinacje. Wiecie co? Stwierdziłam, że będę się bawić w stylizacjach tą kratą. Nawet te buty, choćbym miała ich nie włożyć na ulicę, albo bardzo rzadko je włożyć, czy na jakieś specjalne wydarzenie, to będą bardzo fajne stylówki właśnie w takich modnych trendach, gdzie zestawiamy wszystko w tym samym wzorze. Tak jak teraz na przykład jest modny ten trend, wszystko w kwiaty, wiecie, tam sukienka w kwiaty, do tego torebka w kwiaty, jeszcze buty oraz czapka, wszystko w te kwiaty na ciemnym tle, to tak samo z kratkami. No i tutaj postanowiłam pójść maksymalnie w kraty. Zobaczcie, do tych botków na przykład ubrałam sobie, to były botki z wyprzedaży, tak nawiasem mówiąc, i to właściwie większość tych zakupów, co będą nowe, to są z Dobczyc. Słuchajcie, do tego dobrałam, oprócz tej sukienki, którą mam na sobie wełnianej z Zary, to dobrałam tą taką oversize'ową marynarę, która jest też czarno-biała, tylko że tym razem w prążek. No i mamy tutaj taką kratkę, kwadraturę kratki plus prążek w takiej podobnej gamie kolorystycznej. I pamiętajcie, że jak stylizujecie ciuchy, to wybieramy sobie zawsze jakiś klucz, taka moja rada, jakiś klucz stylizacji, czy na przykład jest to monokolor, jeden kolor w różnych odcieniach, a nawet w tym samym, zależy jak Wam się bardziej podoba, albo na przykład właśnie kratka, czy w ogóle jakieś zestawienie kontrastowe i wtedy ono może być powielone w różnych wzorach, nawet na przykład biało-czarna kratka, do tego jakiś delikatny rzucik, na przykład czarno-białe kwiatki i może być nawet pasek.
i coś gładkiego też jak najbardziej. Także można, można się tak bawić, tylko trzeba, naprawdę trzeba pomierzyć rzeczy, żeby, żeby wyczuć, czy nie przesadziliśmy, czy to jest wszystko jeszcze ze smakiem i czy są dobre proporcje tego wszystkiego. No, a ja się dzisiaj zabawiłam totalnie, więc tu się już nie czepiajcie proporcji, bo wiem, że buty są trochę za szerokie i w ogóle jest to taka stylizacja dość przesadzona. Taka naprawdę na zwrócenie uwagi. No, ale pokażę Wam też inną stylizację. Ubrałam też te buty do skórzanych spodni, takich obcisłych. I chyba te kociaki, wydaje mi się, że właśnie do mini i do takich spodni wyglądają najbardziej naturalnie, bo zazwyczaj w takim właśnie stylu się takie wysokie buty nosi. Skórzane leginsy, przód mają skórzany. I to jest prawdziwa skóra. Z przodu, z tyłu jest taki elastyczny, wiskozowy materiał, gruby. Więc nie są przezroczyste, fajnie. Do tego jest czy podkoszulka, czy golfik, czy jakaś bluzka gładka w ciemnym tle. I na to marynara. No i tutaj zastosowałam marynarę w tą kurzą stopkę biało-czarną, żeby nawiązać do wzoru butów. Naprawdę jest to dość wyzywający strój, ale jest moim zdaniem bardzo też fajny. Mi się podobają takie zestawienia, takie przekorne. Trochę takie zadziorne. Ja lubię takie stylówki. Pewnie, że może do pracy bym tak nie poszła, przynajmniej do szkoły, ale na już jakiś event taki bardziej z pazurkiem, to czemu nie? Będzie ciekawie. A teraz coś klasycznego, czyli te same botki. I tutaj uważam już właśnie, że to może być taki designerski chwyt. Jeżeli macie trochę wyczucia, to możecie się bawić takimi zestawieniami. Spódnica i żakiet w takim kostiumie. Jest to kostium właśnie tej, co mówiłam Wam kiedyś, firmy Winsmore, którą moja rodzina prowadziła kiedyś w Anglii. Mój wujek, taki trochę dalszy wujek, ale z rodziny. Kiedyś nawet mieszkaliśmy u niego przez jakiś czas w Anglii. I jest to przepiękny wełniany kostium z przełom lat 70. i 80. z przepiękną, zapinaną na boku spódnicą, którą właśnie można sobie też rozpiąć tak wyżej i te botki będą wtedy trochę tam widoczne, co zobaczycie może w stylówce. Ten kostium jest bardzo zwracający uwagę, jest też naprawdę w klasycznym kroju, takim grzecznym dosyć kroju, ale właśnie dzięki takim botkom można go trochę bardziej podrasować, nie będzie taki nudny, wiecie, nie będzie taki, taki właśnie sekretarski, jak ja to mówię, albo nauczycielski inaczej mówiąc. W każdym razie właśnie te botki dodadzą tutaj takiego ekstra moim zdaniem dreszczyku. Także tak bym się wybrała, nawet powiem Wam, że może do pracy. Botki są strasznie ciepłe, wiecie co, nieduży obcas, bo chyba jest to 7 czy 8 cm. Ale są naprawdę ciepłe, bo one mają takie podwójne ocieplenie w środku, więc spokojnie, jak nie jest mokro, to można w takich butach nawet w zimie wyjść. Zwłaszcza jak siedzimy potem w środku. Także dla Was tutaj takie stylizacje z dreszczykiem, powiedziałabym. Okej, dobra, kończę już te dziwne skojarzenia. Gdzieś tutaj w którymś miałam też torebkę. O, pokażę Wam od razu też torebki, bo one będą w stylówkach. Bardzo fajną torebkę udało mi się kupić ze skóry naturalnej, z pięknym wykończeniem lnianym w środku. I słuchajcie, to jest torebka Crafted to Last Engineered to Travel, Clarks. Clarks, naprawdę piękna, czyściutka torebka, jasno popielata, skórzana, z regulowanym paseczkiem. Naprawdę śliczna torebka. Wiecie co, że nie mam takiej szarej torebki, zastanawiam się, czy sobie nie zostawię jej nawet, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. A ja często potrzebuję torebki w różnych kolorach do stylówek, no i w ogóle do różnych outfitów, do różnych prezentacji i tak dalej. Więc uważam, że naprawdę jest to super zdobycz. Kupiłam też drugą torebkę, taką ręcznie robioną bardziej, ale bardzo spodobał mi się jej materiał. Zobaczcie, jaka jest ładna. I ona jest taka miękka cała. Chyba ręcznie ma wszyty zamek, więc wydaje mi się, że ktoś po prostu sobie ją szył. Ale patrzcie, jak jest ładnie wykończona. Na pewno jest to torebka vintage, bo nawet ten zamek w środku jest metalowy w ogóle, słuchajcie. I ma bardzo fajne, w ogóle ktoś zadbał o szczegóły, bo ma śliczne wykończenie. Chyba, że to jest taka torebka szyta właśnie gdzieś w Indiach. Taka ręcznie szyta jakby. W każdym razie taka prosta torebeczka w ślicznych kolorach, w bardzo fajnych jesiennych takich barwach. Jakby ktoś chciał taką torebeczkę, to jest u mnie. Mi się też podoba, więc bardzo nie chcę się z nią rozstać, ale jakby ktoś się zakochał w takiej torebuni z pięknego materiału w stylu vintage, to proszę bardzo. Słuchajcie, jeszcze dwie pary butów Wam pokażę.
Tutaj mam buty przepiękne, rozmiar 38, trochę są za duże na mnie, ale to jest takie, wiecie co, takie 37,5, małe 38, nie, tak, dokładnie, 4,5 tu jest napisane, to są 7,5. Dlatego na mnie są minimalnie za duże i to są nowiutkie Hogle Softiness, bardzo miękka skóra. Nie wiem, czy to zobaczymy, zobaczę, czy się da wam to pokazać. Naprawdę nowe, w ogóle nie noszone. I Hogle to jest super firma, naprawdę. O, jest, widzicie, zobaczcie, jest to naprawdę but totalnie nienoszony. Cały ze skórki. Obcasik ma nie więcej niż 6 cm, minus ten koturn z przodu, delikatny, bardzo subtelny koturn w tym samym kolorze, więc to będzie gdzieś, myślę, że nie więcej niż w sumie niż 5 cm obcasa, odliczając ten koturn. I zobaczcie, jakie piękne nowe buciki, naprawdę, patrzcie, nigdy nie chodzone. Także naprawdę super okazja dla kogoś, kto ma taki rozmiar, bo na mnie naprawdę są minimalnie za duże, także o pół numeru. Przepiękne, zobaczcie tutaj do skórzanej spódnicy, do takiej zamszowej spódnicy z frędzlami i do kurtki ramoneskiej, która też jest dzisiaj nowością i będę zaraz ją pokazywać i opowiadać o niej. Jeszcze wam pokażę tutaj od razu botki, właściwie kozaki, też w rozmiarze 38 i to będzie już 38, raczej nie 37,5, bo trochę mam tam luzu w nich, są troszkę większe już. I wiecie co? Przepiękne buciki, skóra naturalna. Co to za firma? Spróbuję znaleźć, ale nie wiem, czy mi się uda, bo są takie napisy dosyć niewidoczne. W każdym razie są to buty takie klasyczne, kozaki, naprawdę piękne. Przepiękna skóra, zobaczcie, w środku jest też skóra, to widać. Czyli są z podwójnej skóry, nie są ocieplane futrem, ale są z podwójnej skóry. Nie są to na pewno buty na minus 20 stopni, ale spokojnie na normalną zimę, taką jak jest zwykle, jak najbardziej. Obcas około 8 cm, myślę, że 7-8. Całkiem naprawdę niezłym stanie wszystko jest, zobaczycie sobie. Bardzo ładny, taki kasztanowy kolor z wywinięciem takim klasycznym. No słuchajcie, takie klasyczne wywijane buty, powiedziałabym, że nawet w stylu Chanel trochę. Piękne, naprawdę przepiękne, bardzo ładny kształt, bardzo ponadczasowy kształt, bo nie jest to ani taki okrągły, jakiś ani kanciaty, ani bardzo szpiczasty, ale bardzo, bardzo zgrabne buciki. No i lecą sobie do sklepiku. Ja mam bardzo podobne zresztą buty, tylko w moim rozmiarze. Bardzo, bardzo podobne. Moje są trochę bardziej rude, nad czym trochę ubolewam, bo wolałabym taki kolor, ale no niestety są na mnie nieco za duże. Dobra, no i teraz lecimy już do rzeczy innych. Będą jeszcze dwie rzeczy nowe. A nie, jeszcze pasek miałam wam pokazać. I krawat. Mam jedwabny krawat, śliczny. Naprawdę, już wam mówię, tutaj jest 100% silk. I to jest Luca Francini od Tyrak. Taka znana marka krawatów. Piękny żółty krawat w takie cudowne wzory. Może być właśnie używany jako pasek albo jako krawat. Ja często, jak wiecie, używam krawatów jako paski, zwłaszcza w takich pięknych zestawieniach barw. Także bardzo ładny naprawdę krawat i praktycznie za darmo, bo dostałam na wyprzedaży, więc super. Tutaj mam śliczny skórzany pasek 60, to jest SK, słuchajcie. Może to być pasek męski, może to być pasek do spodni. Maksymalnie będzie on na SKM-ka, słuchajcie, bo największy ustaw, jak damy, to jest, myślę, mniej więcej 70 coś. Tak, SM, zdecydowanie. Klasyczny właśnie taki w stylu męskim, ze skórki bardzo ładnej, zobaczcie. Bardzo, bardzo porządna skóra, też taka kasztanowa właśnie. Wiecie, że ja nie kupuję żadnych gratów i żadnych rzeczy takich mega w złym stanie, tylko wszystko jest z naturalnych materiałów, naturalnej skóry. Ten pasek idealnie pasuje do tych kozaków, jakby ktoś chciał zestaw. Także wtedy będzie zniżka. Słuchajcie, piękny, przepiękny paseczek właśnie ze skóry. A teraz lecimy do ramoneski. Mam ramoneskę zamszową z Orseja i to jest rozmiar XSS. Jest ona na mnie dobra, ale ja beżowego koloru raczej nie noszę, więc będę się jej pozbywać. Jeśli Ania by ją chciała, to być może będzie ona dla Ani. I naprawdę jest śliczna, zobaczcie.
Jest też w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie jest praktycznie ubrudzona. Jakieś takie drobne ma, tutaj ma jakieś takie coś na rękawie, delikatne, ale myślę, że to nawet można spokojnie wyprać w pralce, bo to jest taki rodzaj zamszu, że nawet po wypraniu tego w pralce na delikatnym programie nic się nie stanie. Naprawdę śliczna, bardzo taka klasyczna, obcisła ramoneska, ładnie wygląda na figurze. Super, super naturalna zamszowa ramoneska. I też właśnie zobaczcie do tej spódnicy zamszowej, tej długiej, i przymierzyłam ją właśnie i do kozaków, i do tych beżowych butków. Także ta-dam, bardzo fajny zakup, tym bardziej, że właśnie też mi się na szczęście udało ją kupić na wyprzedaży, bo wiecie co, skóry, tego typu rzeczy, czy futra, czy kurtki zimowe, skórzane, płaszcze są bardzo drogie teraz w Lupeksach. Naprawdę trzeba się napocić, najeździć, żeby kupić rzeczy trochę chociaż taniej i mieć z tego cokolwiek. No, ale w każdym razie robię to też dlatego, żeby było ciekawie, żeby było coś fajnej jakości. Słuchajcie, kolejna rzecz to jest płaszcz i to jest przepiękny płaszcz, 80% wełny. Zobaczcie, tutaj macie metkę tego płaszczyka. Jest to płaszcz w rozmiarze około SM, bardziej M, bo na mnie jest on minimalnie jednak za duży w ramionach. To jest taki trochę oversize'owy krój w ramionach. Tak, 80% wełny, słuchajcie. Jeszcze nie do końca doczyszczony, ale pokazuję Wam dzisiaj. Tutaj jest wszystko super. Zobaczcie, jaka ładna wełna. Tu nic nie jest wytarte. Naprawdę jest jak nowy ten płaszcz. Ma tutaj takie sztuczne futerko, czarne. Zapina się pod szyję, więc jest taki cieplutki w tym miejscu. Naprawdę bardzo piękny, długi płaszcz. Widzicie, ja mam 1,65 m i ten płaszcz jest na mnie długi, nie za długi, ale jest to taki typowo maxi płaszcz. Uważam, że jest przepiękny. Naprawdę w super stanie, więc jeżeli macie rozmiar M, to będzie na Was na pewno idealny. Dla L-ki to bym musiała go wymierzyć co do centymetra, ale na pewno na M-kę spokojnie. I no, super skład, słuchajcie, 80% wełny. Bardzo fajny ponadczasowy krój, taki wyszczuplający, wydłużający, bo on nie jest ani jakiś bombiaty, ani nie jest taki walki, wiecie, że wyglądamy jak Schwarzenegger. Ma troszkę poszerzane ramiona, ale jest też właśnie taki wydłużający tymi pionowymi cięciami tutaj. Także myślę, że to będzie dla kogoś super, super zdobny. Taki maxi płaszcz zawsze albo do większej platformy, do jakiegoś takiego trapera grubszego, albo do kozaków na trochę obcasie lepiej wygląda. Dobra, następna rzecz to jest też coś odjechanego i superowego jednocześnie. Pokazywałam Wam niedawno spódnicę wełnianą, angielską, 100% wełna, która była na mnie dobra rozmiarowo, ale jakoś tak nie zamierzałam sobie specjalnie jej zostawiać, bo rzadko chodzę w takiej długości spódnic, takich klasycznych w kroju. No po prostu mam trochę inny styl. Natomiast ostatnio znalazłam w tym samym Lupeksie komplet do tej spódnicy i jestem taka szczęśliwa, bo będę miała kolejny zestaw, tym razem lata 80. są to. I zobaczcie, że nie kłamię. Jest to bardzo fajna marka. O, jest Cashdoor. Mansfield Originals Made in England i to jest wełna z wiskozową podszewką, z paskiem, w idealnym stanie po prostu, w takim stylu właśnie, stylu takim typowym dla lat 80. z takimi szerszymi ramionami, ale pięknie dopasowanym w talii i właśnie dopełnia stylówki ten pasek przepiękny. Pokażę Wam to i z kozakami, i z takimi bucikami po prostu mniejszymi, cieńszymi. Jakby to na przykład było do środka już noszone, czyli nie na pole tylko, czy nie na dwór, tylko w środku, w pomieszczeniu. Na przykład można przebrać sobie buty, jak jest zima. Piękna, ciepła rzecz. No i słuchajcie, taki unikat, naprawdę unikat. No piękne to jest, przepiękne. To jest bardzo, bardzo takie stylowe. Ja w sumie stwierdziłam, że jeżeli ktoś się mega nie zakocha i nie będzie chciał za wszelką cenę tego kompletu, To sobie zostawiam, bo wiecie, ja mam kilka takich kostiumów, oprócz tego, co Wam pokazywałam w tą pepitkę przedtem, to mam jeszcze takie cudo, sukienkę z lat 60. z jedwabnego materiału i z płaszczem do kompletu, który też zobaczycie w jednej ze stylówek zresztą. Cudowne, no aha, nie, przepraszam, zobaczycie ją w stylówkach już w następnym filmiku, bo nagrałam już też następny filmik. Piękna, cudowna też rzecz, więc
jako po prostu pasjonatka mody vintage kilka takich rzeczy sobie zostawiam, żeby mieć po prostu takie też stylówki na dane lata, wiecie. Nawet można sobie wypożyczyć u mnie taką stylówę na jakąś imprezę. Tu mam na przykład lata 50, słuchajcie, przepiękną sukienkę. Sukienkę z lat 50 właśnie z tymi takimi sterczącymi na biuście drutami, jakby takimi trójkątnymi, jak się wtedy nosiło. I z bolerkiem do kompletu. Cudowna rzecz też. No takie rzeczy po prostu warto mieć i chcę mieć takie rzeczy, wiecie, bo robię nieraz takie stylizacje, robię różne eventy też, więc to się przydaje. Mam też piękną pelerynę, taką dwuczęściową angielską. Też jest to raczej rzecz do stylówek. Aczkolwiek w takim kostiumie w zimie można by spokojnie wyjść, bo to czy w zimie, czy tak jak teraz jest jesień, może dzisiaj jest za ciepło, ale normalnie w listopadzie można by jeszcze w tym wyjść. Także coś pięknego i niedrogo, jak to mówi mój tata. Kochani, mam jeszcze jeden żakiet, który będę wyprzedawać z mojej szafy. To będzie pierwsza rzecz z rzeczy, które wyprzedaję. Jest to coś cudownego i na pewno też bardzo tanio tego żakietu nie sprzedam, bo jest przepiękny. Ale postanowiłam się pozbyć rzeczy, których źle wyglądam. Wiecie co? Do figury jest idealny dla mnie ten żakiet. Natomiast jest to taki odcień czerwieni, w którym źle wyglądam. Jest to taka bardziej makowa czerwień, nie jest to malina, w której jest mi bardzo ładnie. Natomiast to jest takie bardziej z ciepłym odcieniem, bardziej dla ciepłego typu urody. Więc no zobaczcie sami, to jest żakiet z H&M, taki vintage, idealny, w cudownym stanie, to jest SK, jest w takim kroju jeździeckim, przepiękny, guziki z masy perłowej, bawełniany aksamit, przeszywany ręcznie, tu stebnowany po tych połach, dłuższy tył, no w ogóle naprawdę ten żakiet jest, miałam taki zielony, ten zielony też średnio w nim wyglądałam. Szkoda, że właśnie w moim kolorze nie mogę znaleźć czegoś takiego, jakby był na przykład popielaty albo taki morsko-niebieski, to by był ideał. Ale no, bardzo, bardzo mi się sprawdził ten żakiet w stylówach kiedyś. No ale postanowiłam się teraz go pozbyć, bo szkoda, żeby wisiał, a naprawdę jest piękny, jest po prostu jest przepiękny, więc bardzo Wam go polecam, naturalny, bardzo modny teraz właśnie taki, kształtowane na biodrach są bardzo, bardzo w modzie teraz żakiety. Także polecam serdecznie. No i teraz będą futra, słuchajcie. Też postanowiłam się pozbyć tych futer. Oczywiście piszcie na maila, jeśli Wam się któreś spodoba. I naprawdę będą one w niskich cenach, bo powiem Wam, że ja dla porównania ostatnio chodziłam po lumpeksach po Krakowie i w Wieliczce. I futra zaczynają się tak mniej więcej od 450 do nawet 950 zł, a nawet widziałam droższe. Ale w tych granicach najczęściej można znaleźć naturalne futra, oczywiście, które są w miarę dobrym stanie. Chociaż powiem Wam, że za 400 zł widziałam futra, które naprawdę pozostawiały wiele do życzenia. Ja Wam pokażę kilka, jedno z nich sobie zostawię. Proszę Was też o radę, które z tych futer Waszym zdaniem powinnam sobie zostawić. Wydaje mi się, że trzy z nich są nieco za duże na mnie. Jedno jest w takim kolorze, które niekoniecznie noszę po prostu. Nie czuję się za dobrze w tym kolorze, więc zacznę od początku. To jest futro z norek, słuchajcie, więc już w ogóle norki, to już nie powiem, jakie w cenach są. To jest futro 3/4, pokażę Wam tam stylówkę. W bardzo dobrym stanie. Ono ma takie drobne, wiecie, no to są futra używane z odzysku. Nie ma cudu, żeby były całkiem jak nowe, ale naprawdę jest naprawdę jak na futro, które ma tam 20 czy 25 lat, jest w super stanie, nie sypie się, nie, jak się potrząśnie, to nie idą z tego, w ogóle żadna z tych futer nie leni się tak ze starości. Natomiast pamiętajcie też, że jeżeli sobie kupujecie w lumpeksie jakieś futro naturalne, to nie trzymajcie go nigdy w takim miejscu, gdzie jest sucho, gdzie nie ma dostępu światło i wilgoć. Futra powinny być zawsze w miejscu przewiewnym, gdzie i trzeba co jakiś czas je wietrzyć, wywieszać je, nawet je po prostu wywiesić na wierzch do pokoju, na szafę, trochę jakiegoś nawilżacza, czy po prostu w pomieszczeniu, gdzie używamy nawilżania powietrza, bo inaczej one schną i po prostu będą do wyrzucenia po jakimś czasie. Futra powinny być mieć dostęp po prostu powietrze, tak jak zwierzę jest na zewnątrz, prawda, i ma ten dostęp i ta skóra się wtedy nie wysusza. Także, no, także jest taka moja rada. To jest przepiękne futro, mniej więcej w rozmiarze ono będzie od S do ML, coś takiego.
oczywiście wymiary zawsze mogę podać. Naprawdę bardzo ładnym stanie futerko, bardzo uniwersalne, bardzo prosty krój, z taką prostą stójką i zapinane na te typowe takie klamerki futrowe. O! Śliczne, bardzo ciepłe, nie jest wcale bardzo ciepłe. Słuchajcie, jak na futro, to ono nie jest ciężkie. Wiadomo, no to nie jest leciutkie jak poliester czy polar, ale jest mega, mega cieplutkie i bardzo eleganckie. To już jest rzecz taka z wysokiej półki. To futro było szyte u Kuśnierza i jest naprawdę dobrze jakościowo uszyte. Także polecam. Kolejne futro, słuchajcie, jest z bardzo ciekawej skóry. Wydaje mi się, że to jest skóra foki. Zobaczcie na kolor. No niestety, to jest bardzo przykre dla mnie. Ja wolę sobie nie wyobrażać takich rzeczy, ale no już istnieje, więc cóż. Słuchajcie, jest to futro strzyżone w takie ukośne wzory i to jest przepiękne. Jak ktoś ma ciepły typ urody, to dla mnie w ogóle totalnie nie jest w moim kolorze jakby to futro. I to futro już w zeszłym roku zamierzałam sprzedać. Zobaczcie, jaki piękny stan. Jedna wada tego futerka, ono ma tu odprute... Dolne zapięcie jest odprute. Jest to zapięcie, ale ono... trzeba by sobie je po prostu samemu przyszyć. Albo dać do jakiegoś krawca kuśnierza i doszyć, bo jest ono w kieszeni. Po prostu odpadło tutaj na dole to zapięcie. Można go nie zapinać na dole, bo powiem Wam szczerze, że ono prawdopodobnie odpadło, dlatego że to jest trochę za wąsko, zapięte jest, a już w tym miejscu idziemy, więc jakby wyrwane zostało przez krop. Więc tak naprawdę to dolne zapięcie, najniższe, nie jest potrzebne i myślę, że będzie de facto zawadzać. Ale całe futro jest naprawdę... no naprawdę jest zachwycające, jest niesamowicie unikatowe i no i tutaj jest wszystko kompletne, słuchajcie. Ta-dam! Oczywiście stylowa się Wam wyświetli, jest na mnie nieco za dużo, myślę, że to będzie bardziej MKL-ka. No i kolejne dwie rzeczy jeszcze mam, tu mam znowu futro z foki, no to jest... I to futro tak najbardziej zamierzam sobie zostawić, bo ono jest co prawda duże w ramionach, ono jest w stylu lat 80., ma takie szerokie rękawy, ale ono jest w dobrym dla mnie kolorze, bo jest takie srebrzyste, jak moje włosy trochę teraz, srebrzysto, takie lekko brązowe, ale takie zimne, z zimnym połyskiem i jakby na dole i ogólnie ono jakby najbardziej do mojej sylwetki, wydaje mi się, jest dopasowane to futerko. Mam też taką torebkę, którą tam będzie w stylówce, która jest w identycznym futerku, więc myślę, że to byłby fajny po prostu komplet. Poradźcie mi, czy mam rację, czy się mylę, jak chodzi o to futro. Ostatnia rzecz, futerko z królika w takie centki, jest przefajne i to jest trochę za duże na mnie. Podobało mi się, że jest takie oversize'owe, ale chyba lepsze by było na MKL-kę. Bo naprawdę ma tu sporo miejsca i wiecie co, naprawdę ono tylko, zobaczcie, tutaj w środku rękawa jest takie lekko powycierane, no bo to jest królik jednak, więc to nie ma cudów, żeby to się po jakimś czasie, ale z zewnątrz jak widać tego nie widać, jest normalnie ładnie na wierzchu włos położony, więc to tylko jakby od strony wewnętrznej jest widoczne, a reszta futerka jest przepiękna, no po prostu jest boskie to futerko. No sami powiedzcie, ten kolor też by mi pasował, ale przytłacza mnie już trochę wielkość tego futra. No nie wiem, co Wy sądzicie, ale mi się wydaje, że to futro jest po prostu na mnie o rozmiar albo o dwa rozmiary za duże, a jest tak piękne, takie mięciusieńkie i tak ciepłe, że po prostu szkoda, żeby wisiało, a ktoś może mieć z tego naprawdę superową frajdę. Także bardzo Was zapraszam na te moje cudeńka. Piszcie, jeśli chcecie. I zapraszam Was na kolejny filmik, a będą też super perły, będzie jedna taka piękna, taka wystrzałowa rzecz vintage, z której jestem mega zachwycona, że ją kupiłam, ale będą też przepiękne sukienki, swetry, no i bardzo fajne w ogóle rzeczy, więc już Was teraz zapraszam na kolejny filmik z holem lumpeksowym, będzie w niedzielę i... Widzimy się w takim razie, kochani. Pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Miłego, dłuższego weekendu, jeśli ktoś ma